Pewnie zastanawiasz się, dlaczego warto przyjechać do Pelplina na przystań. To szczególne miejsce, ponieważ także tutaj w 99 roku był święty Jan Paweł II. Już dzisiaj wiemy i zapewniamy Was o świeżym pieczywie. Ta maszyna przygotuje Wam piękne, cudowne chleby, rogale, bułki. Tu dojrzewa kwas, tu rośnie, fermentuje nam podmoda do pieczywa pszennego. Czekamy na Was, zapraszamy, będziemy Was serdecznie witać 20 czerwca w Pelplinie. Do zobaczenia. Serwować będziemy jak co roku zdrową żywność. To jest malec z ogórkiem, drożdżóweczkę, wiadomo, że to jest najzdrowsze ciasto, grochóweczkę i bigosik. My też przyjedziemy 20 czerwca na przystań do Pelplina, żeby kochać soczyście. W imieniu sekcji muzycznej zapraszam wszystkich na trzecią edycję spotkania młodych pod nazwą Przystań Warsztaty dla Duszy. Jak co roku będzie duża dawka dobrej muzyki. Nie możesz tego przegapić, gwarantuję Ci, że nie będziesz się nudził. Po raz trzeci będę gotowała grochóweczkę, bardzo smaczna. Zapraszamy na przystań 20 czerwca. Co więcej, na tym spotkaniu można poznać wielu młodych ludzi. Jest to też wspaniała okazja, aby poprzez modlitwę, śpiew oddać Panu Bogu chwałę i po prostu się zjednoczyć. Wyobraź sobie, że tą właśnie rzeką Wieżycą w XVII wieku do Pelplina przepływał król Jan III Sobieski. Dlatego to miejsce nazywamy przystanią króla Jana III Sobieskiego. I tutaj właśnie 20 czerwca o godzinie 15 rozpocznie się czas otwarty przystani. Dużo modlitwy, śpiewu, świadectwa ciekawych osób, dużo zabawy i tańca. Nie może Ciebie tutaj zabraknąć.